Dzisiaj jesteśmy świadkiem tak naprawdę przemiłego otwarcia wystawy, na której specjalnie z Rzymu wracają do miejsca prawie, gdzie powstały, przynajmniej w części prace Tadeusza Kantora. Przede wszystkim obrazy, jeden szczególny, który był malowany tutaj i przygotowywany na wystawę w Rzymie, w Galerii Spicchi dell'Est, która okazała się być ostatnią za życia Tadeusza Kantora wystawą. Obraz powtórnie zaszedł mi drogę, żołdak z obrazu Goi. To płótno, na którym możemy zobaczyć Tadeusza Kantora spotykającego bohatera jednego z obrazów Goi. Kantor i wątki hiszpańskie w jego twórczości to temat rzeka. Kolekcja prac zgromadzona w prywatnych właścicieli Stefanie i Dario Piga po 30 latach prezentowana jest w Krikotece i w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. U nas w szkole możecie Państwo oglądać, przepraszam, że tak osobiście powiem, spełnienie moich marzeń. Będzie można zobaczyć cykl rysunków Kantora, który dzięki uprzejmości państwa Piga pozyskaliśmy z ich prywatnej kolekcji we Włoszech. To są rysunki, które nigdy nie były pokazywane w Polsce. One były wykonane specjalnie do tej galerii, która miała tam się otworzyć, która się otworzyła, ale której dyrektorem miał być Kantor. I to nie wyszło. Jak również zobaczymy tam jedną ławkę z umarłej klasy. I to było moje marzenie. Ja nawet zgłosiłem się, że chcę tam siedzieć i pilnować, żeby móc się napatrzeć na to. A to jest oczywiście z czasów młodości, kiedy miałem okazję, że tak powiem, zostać przejechany przez energię, siłę i geniusz Kantora. Młody chłopak interesujący się sztuką i takie możliwości uczestnictwa w spektaklach i na wystawach. To było coś osobiście dojmującego dla mnie. A my uwielbiamy dzielić się tym, co jest dla nas dojmująco ważne, istotne i piękne. I z radością Państwa zapraszam.